Nad zalewem Arkadia powoli dobiegają końca prace nad budową pomostu prowadzącego na wyspę. Do połowy lipca zagospodarowana zostanie też i sama wyspa. 80-metrowy pomost z barierkami po obu stronach i wmontowanym w nie punktowym oświetleniem wykonany zostanie głównie w technologii drewnianej. Nawierzchnia pokryta zostanie drewnopodobnym, odpornym na ścieranie materiałem. Konstrukcja budowli pomyślana została w ten sposób, by umożliwić kajakarzom swobodne przemieszczanie się pod wyspą. Jego budowa kosztowała miasto 290 tysięcy złotych. Pomost ma być oddany do użytku na przełomie maja i czerwca. Z kolei prace nad zmianą wyglądu wyspy potrwają do połowy lipca. Miasto właśnie poszukuje wykonawcy, który podejmie się tego wyzwania. A równolegle rozpocznie się kolejna inwestycja, na którą właśnie został ogłoszony przetarg. Do 22 maja czekamy na oferty firm, które chciałyby wykonać zagospodarowanie wyspy zalewu Arkadia. Co na tam powstanie? Powstaną tam alejki, ścieżki rowerowe, ławeczki, oświetlenie, rabaty kwiatowe, zieleń, także miejsce kolejne do rekreacji, do spacerów, do odpoczynku i całościowo razem z pomostem, razem z zagospodarowaniem wyspy będzie to kolejne miejsce, gdzie mieszkańcy nad zalewem Arkadia będą mogli po prostu odpocząć. Przetarg potrwa do końca maja. Trzyrzędowa trybuna na około 30 osób ustawiona zostanie z widokiem na plażę. Na wyspie będzie można też schronić się przed słońcem, ponieważ zgodnie z planem jej zagospodarowania rosnące tam drzewa nie zostaną usunięte, a wkomponowane w teren. Całość ozdobią trawniki oraz kwiaty, pojawi się też oświetlenie.